5 września w Toruniu będzie można zobaczyć MMA w najlepszym wydaniu. O szczegółach tego wydarzenia porozmawiamy dziś z jego zawodnikami. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Panowie, co was przyciągnęło do MMA? Dlaczego zostaliście zawodnikami akurat tych sztuk walki? U mnie zaczęło się to tak, że akurat z kolegami tak bywaliśmy na osiedlu i po prostu oni zaczęli trenować wcześniej, zachęcili do tego i tak wyszło po prostu. Nie? U mnie to był w sumie przypadek, dowiedziałem się o tym od kolegi, że byłem na pierwszy trening i już tak zostałem w klubie. Z kolegami poszedłem na pierwszy trening i tak już zostałeś od 6 lat praktycznie. A co najbardziej pociąga w tym sporcie walki? Co jest takiego fascynującego, że jednak nie mogą panowie zejść z ringu? Moim zdaniem, jest dość agresywny sport, niebezpieczny. Moim zdaniem jest to przede wszystkim adrenalina. Można się pokazać, jest siła charakteru i równie dobrze. I można przede wszystkim sprawdzić swoje umiejętności. To także też jest fajna sprawa, nie? Spotkaliśmy się krótko przed galą MMA w Toruniu. Na jakim etapie wobec tego są przygotowania właśnie do tego wydarzenia? Aktualnie trenujemy 2 razy dziennie. Przygotowania idą bardzo dobrze w sumie. Trenujemy bardzo ciężko. Staramy się dopracowywać każdą płaszczyznę. I to, czy to zapasy, czy to parter, czy stójka. Staramy się jak najbardziej wykorzystywać to, co powinniśmy. I chyba idzie jak najbardziej w dobrym kierunku. A jak oceniacie swoich rywali, którzy zmierzą się z wami w hali widowiskowo-sportowej? Czy są silniejsi, są mocniejsi, mają swoje słabsze i mocniejsze punkty? Wszyscy mamy bardzo wymagających rywali, nie ma tam, że słabszy, lepszy i wszyscy są przykrojowymi rywalami, czyli że są i dobrzy w stójce, i w zapasach, i w parterze, także myślę, że będą bardzo widowiskowe walki. Aktualnie można powiedzieć tak, że na takie typu gali to jest moja debiutancka walka, bo ja jestem amatorem i akurat fajnie, że na gali doceniono coś takiego jak walki amatorskie, pokazanie takich amatorów. Tutaj koledzy już walczyli chyba zawodowo. Panowie ze sobą walczą na ringu, ale schodząc z ringu nie ma między wami gniewu, nerwów. Jesteście jedną wielką rodziną. Można jeść na piwko po walce. Nie, no to jest tylko i wyłącznie sportowa rywalizacja. I na tym się to wszystko opiera. Myślę, że jak ktoś inaczej do tego podchodzi, to po prostu ma nie po kolei w głowie. A czy zdarzyło się któremuś z panów sytuacje niebezpieczne na ringu, takie naprawdę podbramkowe, kiedy zwątpiliście w ten sport? Zdarzają się sytuacje takie, że bywają takie zagrożenia, ale trzeba robić jednak swoje, nie? To jest sport, to jest pasja i chyba każdy z nas to kocha, jeśli to trenuje, nie? Tyle można powiedzieć na ten temat. Panie Dawidzie, pan jest obstawiany jako najmocniejszy zawodnik. Jak pan się z tym czuje? Nawet się nad tym nie skupiam, naprawdę. Nawet nie wiedziałem, że tak mnie postrzegają tutaj. No ale miło bardzo. Ale myślę, że poziom innych zawodników też jest bardzo wymagający i są bardzo dobrzy. Hracho Darpinia z Holandii, Adrian Zieliński z olsztyńskiego Arachionu, z Olsztyna, też mistrz PLM, ma bardzo dobry zawodnik. Mój kolega klubowy, ponieważ trenowałem to przez pół roku z tymi wszystkimi gwiazdami, no ale bardzo mi miło. Powiedzcie, liczycie na doping Torunian? Ja jestem pewny, że będzie doping Torunian, moich kolegów tutaj będzie dużo właśnie na gali. Myślę, że chłopaków też sporo przyjdzie. Czyli pozostaje nam tylko poczekać do 5 września. Przyjść na walkę, ocenić, zobaczyć. Wszystko zweryfikuję. Dokładnie. I kibicować, przede wszystkim kibicować. Dziękujemy i trzymamy kciuki. Też dziękuję bardzo.